takie metry odległości. My do tego wchodzimy metr za matą, czyli tak jakby 8 metrów. 8 metrów. Generalnie ceremonia powitania już była i przechodzimy do pierwszej techniki. Myślę, że... Myślę, że po jednej technice pokażemy, spróbujecie, przez każdą przelecimy w ten sposób. Czy wolelibyście wszystkie trzymania i ćwiczyć, czy po kolei? Trzymanie, poćwiczyć. Po kolei, nie? Może po każdym. Nie, skończyłem się. Jest to. Mamy pierwsze trzymanie, fontę segatamy. W każdym trzymaniu trzeba pokazać trzy kierunki wyjścia. I może po kolei. Najważniejsza kontrola. Kontrolujemy pas, dark i back. Trzy punkty. Może powoli, nie? Hop. Wyjście. Pierwsze. Ucha pierwsza na zgadzie. Jeżeli mi jest prościej, żeby gdzieś tam mogę sobie uciec biodrami, zrobić sobie troszeczkę miejsca. I pierwsze również tu. Hop. Pierwszy kierunek. Dosłownie jest pół sekundy przerwy. Pokazane. Jest. Hop. Druga. Drugi. Hop. I trzeci. Czekam, aż Tori da mi znak, czyli takim spięciem się. A tak, nie? Czyli teraz mogę dopiero zacząć wychodzić. Mhm. Trzy kierunki. Pierwszy. Robię sobie miejsce. Odpycham. Drugi. Trzeci. Wrzucam na ciebie. I wracamy to samo miejsce. Pokażę coś. Czyli taki punkt wyjścia. Mhm. Myślę, że wystarczy. Pary zaczynamy chodzić, wychodzić. Pomagać. Dwa. Troszkę w przód. Trzecia. Podchodzę później delikatnie. Zawsze musi być blisko partnera. Hop. Pod pachę. Tu mocno wyłapać. Mamy trzymanie, skończyło się. Odkładam. Pół krączku w tył. I teraz mogę przejść do kolejnej techniki. Chcecie poćwiczyć to przejście teraz? Tak? Jeszcze chwilę. Dobra, to jeszcze raz. Czyli przechodzę. No, każdy jest wyższy, niższy, więc trzeba sobie dopasować te kroki, żeby było ok. Generalnie no, powinno się poruszać w ten sposób, że prosto. Poruszanie na kolanie aż takie łatwe nie jest. Hop, hop.
często jest, że coś takiego, nie? Może być, a w tył jeszcze trudniej się chodzi. Czyli dwa do przodu, ciach. Zakładam. Trzymanie też zrobić? Ciach. Że to trzymanie jest. W trakcie tu się nie poprawiamy. Później pomiędzy, jak już odejdę do innego, to można, trzeba się poprawiać, żeby jakoś wyglądać. Na przejściu. Tak, na przejściu. Ale nie jak są kasagatame, przechodzę do katagatame, to się nie poprawiamy. I dopóki stanie na pełne nogi, to wtedy możemy się poprawić. No. A ukę? Proszę? Ja ukę? Ukę tam górę zadam. Ale nie, że się cały gdzieś tam poprawiam delikatnie. Tak, mogę dyskretnie, ale można. Bo generalnie musimy być przygotowani do zawodu. Mocno pasy załapięte, jakie do zawodu. No ja do zawodach już mówiła tak już dawaj, że tam sznurki pochowane, za to po prostu już pokrywamy. Wiesz co, ja tych kroków nigdy nie liczę. Ja muszę się po prostu znaleźć, jak ukę. No, patrzysz na odległość. Na odległości, nie liczę żadnych kroków. Dwa kroczki i to trzecie jest takie dojście. Czyli jestem wyprostowany, żeby było. Jest to. Kąt 45 stopni stopa. Nie tak, nie tak, tu. Jest to. I dwa kroczki. Raz, dwa, prosto. Hop. I później tylko takie delikatne dojście, wyłapuje sobie uchwyt. Pokażę z drugiej strony jeszcze, jak ułożenie tej lewej. Czyli z powrotem zrobimy. Odwrócił się sobie, jak pan to zrobił. Czyli miał rękę lewą. Prosto, hop, hop. Wyłapuje. Prawa ręka na chwytę, lewa pod chwytę. Hop, pod pachę. Uchwyt wyłapuje i przechodzę do. Jeżeli jeszcze chodzi o samo wejście, to ukłon, to ukłon, bo też nie powiedzieliśmy, nie garbię się, kręgosłup jest wyprostowany, ręce są przyklejone w ten sposób, nie palce czy kciuki nie odchodzą, ręce idą do rzepki jakby na kolanku, hop, głowa jest prosto, też nie w ten sposób jest ukłon. Jak jest ukłon, to zobaczcie, jak się chyba ukłoni, to plecy, tyłek i głowa, to po prostu jak przyłożycie kij, to wszędzie on musi do kija przystawać. Jak troszkę to pójdzie na dół, to ten ukłon nie jest już elegancki. Wszystko jest oceniane tak naprawdę. Jeżeli idę, to nie podnoszę tu. Wypracowane. O, tu. Przed wejściem na matę jest ukłon. Trzy kroczki. O, to sędziego tak samo. Ukłon. Stopy są zamknięte. Palce, taki kąt rozwarty, w ten sposób. Czyli ile liczy się ukłon, bo widziałem, że było wydłużone tutaj. No właśnie to jest generalnie. Generalnie tak, że każda para ma jakiś swój styl. Ukłony przed wejściem na matę są krótsze. Po prostu ukłonić się i powstać. Jak już wejdziemy, powiedzmy weszliśmy, obracamy się. Nasz ukłon tak wygląda mniej więcej. Ukę kątem oka. Znaczy my tam mamy jakąś swoją metodę, to była nasza bolączka generalnie, ceremonia powitania i pożegnania, a jak przychodzą zawody, jest stres, to dopiero. I nad tym teraz akurat pracujemy, żeby nam zawsze wychodziło idealnie, bo to musi być idealnie. W stójce ukę ma szansę kontrolowania, tak, że ja się tam ukłonię i on tam bez żadnej metody powinien wstać tak samo. Tam widzimy, nie? Dosyć daleko, także to jest ok, ale już w Neuaza no trzeba mieć na to sposób, żeby równo się ukłonić. My tam sobie generalnie liczymy tam ileś i w górę. Największa nasza bolączka póki co, zobaczymy jak będzie później. Dalej się obracamy. Sejda, tego czego nie powiedzieliśmy, zaczynam od lewej nogi. Jestem wyprostowany, nie, żeby nie było prosto, tylko prosto.
staram się, żeby ten ukłon, nie każdy da radę w ten sposób, ale żeby nie było to, tu, nie, w miarę możliwości nie podnoszę tyłu. Ręce wchodzą po macie, tu, ho. Ho. Tak samo wracajmy. Wstajemy, jest raz, ręce przyklejone, ho. Prosto, też nie garbię się przed ręce. Rączek od lewej na szerokość barku. Później, jak klękamy prosto, raz, hop, kąt 45 stopni i na jeden kroczek kręgosłup wyprostowany, żeby też nie było tego garbienia się, pochylania, jest hop i tu jest. Cały czas prosto, jedna ręka, prawa na matę. Raz. Ręce dalej są przy ciele, w ten sposób przyklejone. Nie, głowa. Ty sam macie wyprostowane, noga wyprostowana w ten sposób, że stopa jest przy kostce. I czekam na Toli, który podejdzie i łapie do trzymania. Teraz zawsze zaczynamy od lewej nogi. Czyli lewa. Kiedyś tak stawam, bo tu jest źle. Myślę, że już czas zacząć ćwiczyć. Tak, czyli spróbujcie sobie to wejście, założenie trzymania i tę honkę zagatamy od razu. Właśnie, ten czasami odstaje, czasami ten odstaje. Prosto. Patrzę przy ciebie. I po prostu przesuwam stopę, widzimy, tak. Nie złapię, tylko. Hop. Hop. Spróbujcie do przodu i w ten sam sposób. Hop. Dobrze? Parę razy spróbujcie, żebyście mieli tam... Kata powinno wyglądać naturalnie. Począwszy od ukłonów, chodzenia i technik. Więc to nie jest naturalne. Bioderko w tył. Spróbujcie. Jak jesteście w parach, to teraz... Spróbujcie tak, jeden się kłania, musi się ukłonić i popatrz, czy ma prosto, czy nie schyl głowę. O, widzisz, że jest nie tak? Dobra, mówisz, podnieś głowę, tak, żeby, bo tak dobrze mieć lustro, dobrze mieć kij, ale popatrzcie, raz jeden, raz drugi i będziecie wiedzieć, ok? Jak patrzymy, jeszcze mam taką wskazówkę, nie patrzymy przed siebie, tylko tak jakby dwa metry przed, dwa metry, ale w matę, o, nie zadzieram. Raz, spróbujcie się tam ukłonić, popatrzeć na siebie. 30 sekund. Jeden, drugi. Uchwyt. Mniej więcej łokieć, bark. I przykrywam mu nos. Ciach, w ten sposób. Cały czas kontrola. Hop. Nogę sobie przekładam. Pobiórz. Pilnuję. Nie może być, że puszczę i łapię. Hop. Głowa. Pokażemy raczej powoli. Co do wyjścia, bo później nie umiem, jestem po prostu gdzieś tam w twarzy spytkana. Wyjście, ściskam pięść i próbuję wyciągnąć, proszę tylko delikatnie, żeby miał miejsce trochę, coś powiedzieć. Nie odpycham szyi, bo nie dam rady, tylko tą, staram się tak jakby rękę, staram się przełożyć pomiędzy moją głową, a głową Tori, tak jakbym chciał wyciągnąć rękę tu. Czyli w ten sposób działam. I skręca się na mnie. Plus chodzę na Tori. Pierwszy ruch hop i drugi nawet staram się taki aż mocno, tak jakbym chciał wejść na kogoś i przełożyć tą rękę. Pasek odpycham. Pytania? Ćwiczymy.
Patrzcie teraz na jak będzie, jest, hop, zmyłka, hop, jest, poszła lewa i teraz popatrzcie, widzicie, tu, prawa noga, zobaczcie, jakie jest biodro nisko, ręka jest zablokowana, ta blokuje, prawda? I teraz jedziemy z Sebastian dalej, hop, uciekasz barkami, teraz popatrzcie, ona go ciągle goni, złapała, tak, Sebastian ją odpycha, hop, docisnęła go. I pierwszy, to nie jest wejście, to jest zmiana zmyłka, tak? Zmyłka, jest tylko, jest hop i pierwsza jest jedna strona. Co do samego wyjścia, nie, tu, bo tu nie jestem w stanie. Nawet jeżeli była ten zrzejsza, to nie jestem w stanie z siebie zrzucić. Naprawdę ciężko będzie, więc biorę samą głowę, wyłapuję, tu, hop, głowa do siebie i jest hop, zmiłka i tu mocne wyjście. A tu? No i kontra, nie? Tam jest blok. Teraz druga strona wyjście. Robię sobie tu hop, wypycham i mocno całkiem aż na bok. Chciałbym obrócić, ale nie tam. I trzecie wyjście. Wracam. Matki, zaczekaj. Palce w matę. Palce. Stopy walczą, jak są palce w matę, no. Na barki ręce. Hop. I tak kilka kroków próbuję uciec, żeby sobie zrobić miejsce. Czyli wiesz, hop. I moje wyjście polega na tym, że hop i próbuję całkiem wyjść, tak jakby wejścia. A ty do tyłu. Hop. Taka uwaga na UKE, nie jestem twarzą na ten, bo jak mnie w grubu przyciśnie, to nie będę umiał oddychać. Głowa na bok. Jedna strona, hop, wyjście dopiero poważnie, to jest na tej samej zasadzie jak przód tyłku redukcja. Ruszy na coaching, to zaciągnie się za siebie, tak jak na swojej nagle. Ktoś ma wiedzieć, że stoi nagle zmiana kierunku. To tu jest to samo. Dwie zasady judo, ustąp bez wycięży. Jedna i druga strona. Słuchajcie, taka jeszcze jedna uwaga, proszę zwrócić uwagę na synchronizację, jaką mi pokazuje. Tori reaguje na ruch UKE. Żeby nie było czegoś takiego, że Tori już jest z boku, a UKE dopiero się przymierza. Nie ma wyprzedzania, nie ma jak to jest, ślicznie się nazywało, zapomniałem, przewidywania. Wiadomo, że tam jest zmyłka i on pójdzie w lewą stronę. I teraz jest zmyłka, a ty już siedzisz na drugą stronę i w zasadzie wychodzi na to, że ten tak naprawdę to wyszedł na tamtą stronę, no bo ty poszedłeś tutaj, prawda? Tu, słuchajcie, Tori musi zareagować na ruch UKE. Gramy rolę swoje. Ja, on. Pamiętaj? Ja, on. Na zmianę. Te sztuka, wyczekać, bo my wiemy, co będzie, tak? Ale musimy, no, współpracować. Głowa do siebie, wytrącenie z równowagi, później zmiana kierunku, jedna strona, druga strona, próbuję dosłownie zrzucić siebie, no i wejść gdzieś tu, żeby się wyślizgnąć. Przy trzecim tak samo, tu może to nie jest widoczne, ale ja próbuję wyjść, żeby dosłownie, hop, gdzieś tam z tego trzymania dosłownie wyjść. Każdy jedne to jest po prostu kierunek do wyjścia, ja tak jakbym chciał faktycznie wyjść. Bardzo się przydaje zawodnikom, po tym jak walczą, to o, trener to pomaga. Palce na macie, znaczy rozluźnione, ale jak jest, ha? Zaczyna atak chyba.
Bernawa. Powiem wam, że tyle kontuzji, co przy kata, to ja nie miałam, jak walczyło. To się wydaje, naprawdę, mówię, jak tu można mieć kontuzję? Przecież miałam. Rok się gubił. Każdy wystawienie nogi i tak dalej to jest własna interpretacja, tak? Jeżeli ja potrzebuję zaprzeć się w momencie, kiedy on ucieka na bok. To potrzebujesz się zaprzeć. Takie pokazanie kontroli. Tak, ja tak. Musisz mieć kontrolę. Wbrew pozorom z boku inaczej. Bardzo dobrze widać to wystawienie nogi. Zresztą to bardzo dobrze widać tutaj w współpracy, że teraz wam pokazała w zasadzie bardzo dobrze. Ona sobie na spokojnie poczekała na ruch Sebastiana. I potem jest to przyblokowanie. Drugi wyjście, jak jest drugie wyjście z tej strony, jest bardzo dobrze widoczne, jak Sebastian próbuje na prawą stronę wyjść. I tutaj prawa noga Beaty jak zapracowała i to widać. Możemy z drugiej strony. Znaczy ja myślę, że zostańcie po tej stronie, bo ten natomiast wychodźcie tutaj. Wy zostańcie tak, jak byliście, bo potem będą, bo potem się pogubią w tym. Zobaczcie sobie. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda z drugiej strony. Jeżeli mogę się prosić. Ja bym wam Beata, ja się bardzo przepraszam, że ci się wtrącam. Nie no. Ale słuchajcie, powiem wam taką rzecz, to naprawdę, jeżeli chodzi o nagę kata menokatę, to jest bardzo trudna kata. Bardzo trudna kata. No i teraz, jak to powiedzieć, żeby nie przepalić Beaty? A ona to robi bardzo dobrze. Jak ja patrzyłem, słuchajcie, na mistrzostwach Europy, to w zasadzie, słuchajcie, to jest poziom już naprawdę światowy, wysoki światowy. Na świecie byliście który? 8, 9? Już nie pamiętam. Słuchajcie, dopiero będą już za światem. Aha, będą, przepraszam. Rzeczywiście, w Krakowie we wrześniu. Więc słuchajcie, to naprawdę tam są... punktowo to jest 12-20 punktów. Taka jest różnica. I teraz jak tłumaczyłem komuś, słuchajcie, jak tak staniesz, przy ceremonii otwarcia, to nie dostajesz nic. A jak tak staniesz, to jest minus 1 od każdego sędziego, czyli 5 punktów. A jak tak staniesz, to jest minus 5 od każdego sędziego. A różnica jest na przykład 20 punktów. Albo 7. Albo 7. A no to już nie, no to dobra, już nie będę cię dobijał. No i sama się dobije, tak? Brakło mi 7 punktów. Jedziemy. No. Mogło być 15 więcej. Popatrzcie teraz na jak będzie, jest, hop, zmyłka, hop, jest, poszła lewa i teraz popatrzcie, widzicie, tu, prawa noga, zobaczcie, jak jest biodro nisko, ręka jest zablokowana, ta blokuje, prawda, i teraz jedziemy, Sebastian, dalej, hop, uciekasz barkami, teraz popatrzcie, ona go ciągle goni, złapała, tak, Sebastian odpycha, hop, docisnęła go, i złapanką. Nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem, w każdym razie mówię, jak czuję. Nie skupiajcie się na detalach, tylko na rynku. Chyba musisz pierwszy słowo mniejszy mówić, nie? Pokazujemy taką najprostszą wersję, powiedzmy. Pierwsze wejście. Próbuję złapać nogą głowę na obręczą matkową. Hop. To chodzi. No, tak. Czyli wiemy, jak to idzie, no. Duszenie. Tylko poczekaj.
nie idzie. Wchodzę w drugi kierunek, w kierunku Beaty. Nie idzie, zmieniam kierunek. Zobaczmy, którą ręką klepiesz, czy ręką do komisji. Którą klepiesz? Wszystko jedno, nie ma znaczenia. Byle głośno. Efekty fajnie, dźwiękowe ważne. Mogę o matę, mogę o tori, tylko żeby to nie było czegoś coś takiego, że gdzieś tam... super, jeżeli gdzieś tam próbuję, nie idzie. To się zamień. Mam nie odbić komuś plecy, ale to ma być gdzieś widoczne, jeżeli już mam dość. Dobra, idziemy. Pasek. Pod ręką. Pokażę to Aniu. Babka, mogę cię jeszcze raz prosić? Słuchajcie, chodźcie tutaj tak, jak tu ja stoję. Pierwszy ruch, bo tu nie mam żadnego ruchu. Żebym tą ręką mógł wypchnąć kolano, to tutaj prawe od paty, muszę uciec, zrobić sobie miejsce. To miejsce robię sobie poprzez odsunięcie się biodrami. Ale nie, tu się odsuwam, tylko na nogi po ciebie i na bok całkowicie, jakbym się chciał na boku położyć. Czyli jest ruch tu. O, o. Widzimy? Jeszcze raz. Robię sobie miejsce tym, że odsuwam biodro, żebym tą rękę umiał uwolnić. Tu. Pod siebie, hop i na bok. Równocześnie kolano wypchnąć. Dalej. W tym samym kierunku wychodzę, drugie wejście, ta ręka pod, hop, próbuję, nie idzie, jest, hop, i zmiana kierunku. Pierwszy ruch jest najtrudniejszy, bo jestem faktycznie powiązany. Muszę uciec biodrami, odsunięcie się nogami nic mi nie da. Drugi ruch pod tutaj, staram się jakby obrócić pod tu. Nie idzie. Tą rękę wyciąga. Hop. I zmiana kierunku. Mamy czas równocześnie, synchronicznie. Czy to będzie przód, tył, pasek, wszystko jedno, ale ma być równo. No to woda. Ale tu wystarczy się przeprawić. Czyli koniec pierwszej grupy, druga grupa duszenia. Zakładając, tu już jest mi niewygodnie. Tak? Zazwyczaj nie zwracam na to uwagi, że o, coś takiego robimy. Pierwszy ruch, o. I tak naprawdę, o, już oczy wychodzą. No ale to jest trening, wiadomo. Ale musi być widoczny. Trzeba patrzeć na moje oczy, przepraszam.
wychodzą. Nie robię mocno, nie ale żebyście wiedzieli, że tutaj jest, że nie tak, tylko daleko, gdzie tętnica, żeby było przyłożone chociaż. Na zawodach, no to wiecie, adrenalina, wszystko myślę, że... Ale on też tętnicę umie wytrzymać, nie Seba? Czyli hop, tu. Będzie najprostszy. Proszę zwrócić teraz uwagę, słuchajcie, jak Beata blokuje, jak podchodzi do niego i blokuje, żeby jej nie uciekł w tył. Zobaczcie, jak ona jest blisko niego. Tam nie może być luki, tam musi być zablokowany, prawda? Jakbyś mogła jeszcze raz od początku. Od początku. Czyli podchodzę, ale tak. Nie mogę na nim tam. Wisieć nie może, nie, oczywiście. Musi być odległość. Tak. I teraz zobaczcie, jest to dojście. Jazd, hop. Głowa. Zablokowany, hop. On próbuje wyjść, nie da się, hop, odklepał. Wracamy. Podchodzę. Na krótki dystans i potem z powrotem. Podejście do... Ulubione? Jak widać, wszyscy to lubią. Jeszcze, jeżeli mogłabyś ostatnio powtórzyć, proszę zwrócić uwagę. Proszę, ale proszę zwrócić uwagę na ruch lewej ręki Beaty. Wytłumaczę. Właśnie o to chciałem powiedzieć. Hop, wysoko. I teraz popatrzcie. Właśnie, o, zobaczcie, jak on idzie. To jest bardzo daleki, słuchajcie, odwiedzenie tej ręki. To nie tak, że gdzieś tutaj z łokcia, tylko to jest cały bark. Cały bark. O. Za głowę jego. Proste plecy. Byś nie kibać z nim. Hara. Jak widać... Jeżeli się pochyli, to... Jeżeli jest prosty, no nie, że ja sobie machnę, to jest po prostu wyjście. Tylko jestem przyblokowany. Jak widać, nie na darmo mówię, że proszę uważać, zobaczcie na Sebastiana. W dalszym ciągu jeszcze widać skutki duszenia. Jeszcze raz wszystkie? Trzy? Po kolei? No, to słuchajcie, nie wiem, czy Sebastian da. Nie, Sebastian na pewno da. Kontakt. Odchodzę. Koniec. W dół, w tył i skręć. Głowa walczy, kontroluje.
jestem tymczasowo luzem. Potem ostatnio może pokażę, nie? Ja jeżeli leżę. Nie, uszy tak jak było, nie zmienię pozycji, bo potem się mówi, że... Tu, wyprostowany. Głowa do przodu, nie pochylam się, nie gardzę się. Ta noga, która jest wyprostowana, ona jest dalej z przodu. Hop, tu. Faktycznie są jakby w jednej linii, ręce na kolana. Cały czas prosto. Mimo, że wiem, że za chwilę będzie głupie uczucie, bo mnie dusi, dalej jestem wyprostowany. No i teraz piąta. Ostatnio już pokazałam, czy chcecie te trzy? Nie, ostatnio, bo jest bardzo podobna do pierwszej. Okay. Czyli po ostatnim duszeniu z tyłu. Z tej pozycji. Tak. Samo podejście, słuchajcie, tu się liczy, bo nie różni. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. O, jas, tu. Słuchajcie, tak jak było za pierwszy raz. Łokcie. Zobaczcie jeszcze raz. Tu, to jest znane. Ręka jest znana. Słuchajcie, od strony lub tam nic nie zobaczycie. Albo tu z boku, albo z tego. Zobaczcie teraz. Włożenie, przepraszam. Hop. I teraz popatrzcie. Łapie. Hop, ściągam w dół. Hop. I dociąga. I teraz jest dużo. Wracamy z powrotem. No, teoretycznie Sebastian już powinien tak zostać ranny. U mnie są dwa ruchy. Mamy tam miejsce. To jeszcze, żeby się tam poprawiać. Czas pomyśleć, co mam zrobić. Trzy ruchy, nie poprawiam się. Pierwsza. Degarami. Łuka atakuje kołnierz. I dobrze jest jak najbliżej siebie wyłapać. Czyli sygnałem jest moje hop, pochylenie, hop, wyciągam, schodzę na dwa kolana, palce wbite w matę, zjeżdżamy w dół, bardzo mocna dźwignia. Druga. Również łukę atakuje. Łapuję, wyciągam, tu blokuję. Tu jest bardzo ważne przy dźwigniach kontrola. To. Proste. Hop. I teraz jest taki moment, znaczy trzeba to wytrenować, kiedy przekładam nogę, żeby założyć już dźwignię, nie może być ruchu, że hop, tu jest luz. Czyli hop. Cały czas kontrola. Praca. Chcę jeszcze pokazać jeszcze raz, albo ci powiedzieć. Jeszcze raz może udegarami. Powoli. Mój znak to jest hop. Ja wyłapuję, jeżeli chodzi o udegarami, ten kołnierz tutaj, dalszy, przy udechie i drugi ja tam bliżej. No, druga. Chcę wyłapać. Tak naprawdę to musi być bardzo szybki atak.
wyciągnąć. Luźno mi rękę. I o, hop. Jeszcze raz. Hop. Jeszcze raz. Ściągnięcie. To powoli robię. Tutaj jeszcze odwrócisz nadgarstek, podniesiesz. To jest masakryczna dźwignia. Jak wszystkie. Jak są dobrze zrobione, nie? Lepiej. Schodzę na kolano, odkładam jedną. Jeszcze raz idę. Ze wstawaniem, to nikt nie będzie od nas wymagał, że bada z tej samej pozycji dosłownie tak jak wycofuje taśmę, że staje dosłownie tak samo. Na pewno to jest ciężko, z tej pozycji inaczej, od razu wstać, później sobie na dwa kroczki to zrobicie. Czekaj, to może jeszcze inaczej wstać sobie, żeby było... To znaczy, jeżeli kogoś Beata wpędziła w kompleksy, bo jest w stanie teraz przy wstawaniu Beata wpędza w kompleksy, no, tak można się podeprzeć, to nie jest błąd. Aha, jeśli chodzi o łukę, może pomóc delikatnie gdzieś tam pociągnąć, jest prościej wstać. Zapomniałam jak było, ale spróbuję sobie przypomnieć. Cyk, klepie. Na przykład... Nie. To było jakoś inaczej. Tak, ja bym zrobiła. No. Trzeba być też zdrowe kolana. Przypilnujcie. Raz, dwa. Leciutko. Hop, hop. Jeszcze raz. Ćwiczymy. Trzecia. Ochrona. Ja. Już wiecie, że jak już się tu skończy, trzeba odejść wcześniej. Łokieć. Przymierza to w górę. O, ot. Wyciągam. Tu brakuje biodro. Tu robiliście gdzieś tu wadze nisko. To. Sia. Druga ręka. Noga na to. Ręka cały czas zostaje na tym łokciu. Przyłożyć nogę w dół. Jeszcze raz. Czyli prawa i lewa noga na biodro. Prawa na biodro.
na pasek i w dół. I kolana na łódź. Tam już mam odwrócę, ustawiam się na linię. Pierwszy jest atak. Kroczek. I teraz, ja muszę zrobić kroczek, żebym nie poleciał. Po prostu, żebym miał zablokować. Ale teraz przy twoim atak. Żebym nie poleciał, żeby umiał zablokować. On miał przytrzymać, bo jak nie, to będzie taka gleba, że... Dociągam. W tym czasie odciągnij. W tym czasie, kiedy dociąga, to ja zkręcam biodraczko. Zyk. Noga idzie na wysokość kolana. Drugą zakręcasz. Ściągasz. I tutaj ręce do siebie. A tam wypychasz. Słuchajcie, jedna moja taka uwaga. Ci, którzy mieli z jiu-jitsu kontakt, to wiedzą. Dźwignia na kolano polega w ten sposób. Nie boli, nie boli, ała, jedziemy do szpitala. Najczęściej tam. Także słuchajcie, jeżeli Łukasz rzeczywiście wam wyprostuje tą nogę, tak jak Sebastian, to nie sprawdzajcie, czy ta dźwignia naprawdę tam jest. Wierzcie mu na słowo, że ona jest. Bo to tak jest. Dwa razy właśnie przy takich ćwiczeniach mieliśmy taką sytuację, że też. No ja nie czuję dźwigni, nie czuję. Nie mogę ruszyć nogą. No to teraz już jedziemy do szpitala, dziękuję bardzo. Nie ma dźwigni, nie czuję. No to jak pociągnął to tak. Tam jest bardzo, wbrew pozorom, to jest bardzo szybka i łatwa, że tak powiem, droga do kontuzji. Bardzo proszę, ostrożnie. Miejmy to na uwadze na egzaminie. Dobrze, to tak spróbujemy zrobić. Tak na czworaka? Bo wracam na takie miejsce, no, które muszę... Na czworaka, czy tak? Czy tak. Ceremonialny? Tak. Nie. To na czworaka. I oni teraz wrócili, zobaczyli na te pozycje, na których zaczynali się zdrowe ustawy. Wszystko inaczej. Od prawej. Tak, do tyłu idziesz do prawa. Do przodu w lewa, do tyłu w prawa. Samo jak